Właśnie się zastanawiałem, czy to już jest konkretnie, to jest koło 20, ale chyba jeszcze nie. Czyli na pewno nasta. 18 może, 17 edycja, na której jestem, a natomiast taka powiedzmy 15 mocna, na której śledzę większość przedstawień, przynajmniej w nurcie głównym, bo jeżeli chodzi o fowy, no niestety nie jestem w stanie, z wiadomych względów po prostu. Percepcja ma też swoje prawa i trzeba po prostu się ograniczać. Aczkolwiek może troszeczkę żałuję, bo po tym, co było powiedziane dzisiaj podczas wręczania nagród, to być może, że były też interesujące zjawiska, prawda, które, z którymi warto było się zaznajomić. Co do całego festiwalu? No festiwal oczywiście jak zwykle godzien prześledzania, jak to powiedziałem kiedyś, że to jest mój rodzaj imperatywu kategorycznego. Jeżeli ja nie pojawię się tutaj w Gdańsku na szekspirowskim, to miałbym później wyrzuty sumienia, że coś mi ważkiego w życiu ominęło, prawda? A Trójmiasto ma tyle do zaproponowania, poza tym jeszcze muzycznie, że staram się to wszystko tutaj jakoś pogodzić, będąc tutaj prawie dwa tygodnie, spędzając dwa tygodnie czasu w Gdańsku. Festiwal bardzo interesujący, aczkolwiek trudno było tak wyznaczyć jakiś taki spektakl, który mocno się wyróżniał, prawda? No chyba, nie wiem, czy to nie jest sugestia, bo jestem akurat w obejrzeniu po raz kolejny zresztą Macbetha z Sardynii. Rzeczywiście, no jest tutaj olbrzymi potencjał i pokazanie, ile można stosunkowo niedużym nakładem środków przekazać emocji, przekazać jakiegoś ducha etnicznego, nazwijmy to, tak? Czyli powiedzmy kontekstu etnicznego, może to jest właściwe słowo. Troszeczkę przypominając te poszukiwania Korszunowasa, które też mieliśmy okazję tutaj oglądać już wielokrotnie na festiwalu przed laty. To na pewno zapadnie ten spektakl. Także tym bardziej nie żałuję, że byłem po raz drugi, bo to się utrwalają pewne obrazy i one już jakoś tam zapadają, prawda? Też, że to jednak to utwierdziło mnie, że to jednak był dobry wybór, w sensie takim, że warto było go sobie utrwalić jeszcze i na pewno już gdzieś tam on będzie wracał, prawda? Jako taki świetlisty punkt odniesienia do pozostałych, powiedzmy, adaptacji szekspirowskich, których na pewno jeszcze przed nami wiele. Z drugim spektaklem to już miałbym jakiś problem, prawda? No myślę, że jednak Łapieć Kozła, ale ze względu na to, że to w zasadzie jest poszukiwanie formuły nowej, prawda? To tak jak właśnie reżyser nawet to uwypuklał, spotkanie po spektaklu, że tutaj już mamy do czynienia z czymś więcej niż teatrem, prawda? Teraz pytanie, czy to jest musical, czy to jest bardziej dążenie w kierunku jakiegoś przedstawienia muzycznego i ta muzyka jest tutaj, ta muzyczność jest po prostu wpisana w jego spektakle, z tym, że poprzednie jakby adaptacje miały, jakby jeszcze ukazywały ten walor choreografii, ewentualnie ruchu scenicznego. Tutaj już bardziej była koncentracja i oparcie się na muzyce, prawda? Na muzyczności, która budowała nastrój. Zresztą podobnie było u Józefowicza, ale to akurat zupełnie inna już rzecz, która w zasadzie... No, warto było się zapoznać, ale chyba tutaj niewiele więcej miałem do skomentowania. Ewentualnie jeszcze bym Iran tutaj też jakoś bronił, pomimo różnych tutaj komentarzy czy znajomych nawet, ze względu na bardzo pomysłowe rozwiązania sceniczne, na te pojawianie się aktorów niczym Deus Ex Machina, prawda, i parę zabawnych gagów, bardzo, bardzo powiedział taka wyrazista gra Puka, który
rzeczywiście wydaje mi się, że też mógł na tyle namieszać, że następnego dnia mieliśmy kłopoty nawet z napisami w sztuce, prawda? Więc ja to sobie tak prywatnie przełożyłem, że skoro wcześniej, dzień wcześniej Pug rozrabiał na scenie, to być może, że to miało też wpływ na te nieszczęsne napisy u właśnie w spektaklu Klaty. Myślę, że troszeczkę rozczarowany, jeżeli chodzi właśnie o ten spektakl Klaty, to znaczy w sensie być może, że tutaj kwestia napisów też odbiła się na tym odbiorze, bo tam rzeczywiście niektóre kreacje były znakomite, na przykład Izabela, ale czasami dosłowność obraca się przeciwko też w stylizacji. Czasami tak pewnego rodzaju niedomówienia też należałoby, wydaje mi się, uszanować i pozostawić to właśnie w sferze takiego pewnego domysłu dla widza. Niekoniecznie to musi być w sensie takim, że bardzo dosłownym, prawda? No i cóż jeszcze, jeżeli chodzi o werdykt, to na pewno dla wszystkich było dużą niespodzianką, że z tyłu tegorocznych adaptacji scenicznych Szekspira w Polsce wyłoniono tylko dwie godne, potencjalnie godne Złotego Jurika i później się okazało, że nawet i ona nie zasługiwała na to, że trofeum. To na pewno było zaskoczeniem dużym, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj już jurorzy powinni chyba jednak wyłonić tego kandydata, bo rzeczywiście jeżeli nie muzyczność, no to może właśnie rozmach sceniczny w przypadku właśnie Magdalena, reżyserii Agaty Dudy-Gracz, bo rzeczywiście to, co ona teraz, te poszukiwania jej, które, bo jeszcze jestem na jakoś na gorąco po spotkaniu, gdzie są, były pewne wątki też dopowiedziane, to jest naprawdę bardzo dogłębne wnikanie w Szekspira, w epokę, w samą strukturę dramatu, prawda? I myślę, że tutaj chociażby też to się należało, według mnie oczywiście, docenić w jakimś stopniu, ale rzeczywiście problem był duży, żeby tak jednoznacznie opowiedzieć się za którymś ze spektakli, bo one są zupełnie jakby na antypodach stylistycznych.